Od 16 czerwca czynna jest w Muzeum Okręgowym w Lesznie wystawa poświęcona Unii Leszno. Na wysokość cen biletów od dawna narzekają mieszkańcy. W tej kwestii interweniował radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Wiesław Szczepański. Kończyła się sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i w ramach interpelacji zadałem pytanie na temat naszego muzeum. Chodzi konkretnie o bilety, które są tam sprzedawane na imprezę, mówię w cudzysłowie imprezę, na możliwość zwiedzania wystawy z okazji określonego jubileuszu Unii Leszno. Przede wszystkim wiele młodych osób i dzieci teraz w okresie wakacyjnym mogłoby pójść z rodzicami, ale kiedy słyszą, że bilet dla dorosłych osób wynosi 20 zł, dla dzieci kilkanaście, to jak się razem policzy, czteroosobowa rodzina, to jest rząd 60 paru złotych, to lepiej iść pójść na lody zwiedzić, niż kupić bilet. W związku z tym poprosiłem pana marszałka, aby pan marszałek między innymi powiedział, czy jest możliwość obniżenia biletu z jednego względu, że 40 tysięcy złotych w budżecie w poprzednim miesiącu przeznaczyliśmy na dofinansowanie tej właśnie imprezy. Usłyszałem odpowiedź od pana marszałka, że co prawda nie ma możliwości on wpływania na politykę muzeum, ale będzie osobiście rozmawiał z panem dyrektorem, aby obniżyć tę cenę, aby w okresie wakacyjnym dzieci mogły za jakąś symboliczną opłatę zwiedzić to muzeum razem z rodzicami.